A jeszcze chwilę, jak widać, ta, która była niżej, jest już wyżej, a ta, która była wyżej, jest już niżej. Basically, the one was in the bottom is going on the top, and the top one going on the bottom. It's the whole way how it's working. Probably now it's the most, the strongest force is working on the whole wheel at the moment. As soon as they will go above 45 degrees, there will be less power needed to support it. Basically, one is pulling now because it's heavy. And the other one is still heavy, so it doesn't release in the water. So the whole force go on the main wheel, which is that far at the bottom. So yeah. W skrócie, po prostu tłumaczyłem siły, które działają na koło. Dolne ciągnie w dół, górne też ciągnie w dół, więc praktycznie prawdopodobnie równoważą się masy, więc tak, główna siła idzie po prostu przez zębatkę. No i to zjeżdża i...